Witam Was serdecznie w odcinku o Mariuszu Hejterze Słońskim. Przejdziemy teraz do analizy, w której wyszczególnimy 4 czynniki. Dynamometr, ofensywę, defensywę oraz psychikę zawodnika. Zaczynamy. Hejter, bo tak nazywany jest Mariusz, na pierwszy rzut oka wydaje się być spokojną, uśmiechniętą osobą. Lecz tak naprawdę jest to dosyć nerwowy oraz porywczy chłopak. Na konferencjach zazwyczaj generuje dymy, ale według niektórych osób są to wymuszone i czasami ustawione zdarzenia. Hejter podchodzi do mnie za kulisami i mówi do mnie tak: siema mordo, to słuchaj, spotkamy się, przegadamy jakiś scenariusz, trzeba poddymić. Ja mówię: kurde gościu, weź stąd idź. Nitro było to poddymianie na siłę. Zwane poddymianie na siłę przez hejtera. Chyba ktoś chce wygrać samochód. Do tego mało udolnie to robi, skoro widzą to wszyscy dookoła. Jak jest naprawdę? Raczej się tego nie dowiemy, chyba że Mariusz po prostu sam się do tego przyzna, co poniekąd zrobił, ale sami spójrzcie. Jeżeli ja bym coś takiego chciał zrobić, to nie powinien w ogóle tego powiedzieć. Tak jakby prawda go trochę zdenerwowała i to, że po prostu Take One wyciągnął to na światło dzienne. Okej, porównując go z innymi zawodnikami GAL, nad niektórymi jest ponad, ale porównując go z naprawdę dobrymi zadymiarzami, to niestety jest pod. Jeżeli nie byłoby tej akcji z ustawianymi dymami, to byłbym skory dać mu 4 gwiazdki, ale niestety dam mu 3, bo nie wiadomo, czy większość po prostu z nich nie jest jakieś ustawiane. Ofensywa. Hejter jest raczej zawodnikiem, który dąży do parteru, wykorzystując m.in. zapasy czy brazylijskie jiu-jitsu. Mariusz w walce z Olejnikiem poddał go belachą, zaś z Zabielskim wciągał go w nieustanny parter. Jakby chciał pokazać, że to tam najlepiej się czuje i nie zamierza się z nim pojedynkować, walcząc wręcz. Ale czy większa chęć do parteru ma przełożenie na większe umiejętności parterowe? Spójrzmy. Wcześniej wspomnianej walce z Zabielskim często wciągał go w gardy na siłę. Raczej w MMA nie widujemy takich rozwiązań, ale najwyraźniej hejter po prostu dobrze się tam czuje, dlatego niech tam będzie. Kilka razy dochodził do etapu, w którym parę technik miało naprawdę potencjał, ale nie wykorzystał tego do końca. Zaczynał obaleniami, które nie za każdym razem się udawały, ale spójrzcie na nie. Miał być tutaj najprawdopodobniej rzut przez biodro, który wygląda tak. Wracając do technik, które nie do końca wyszły. Między innymi trójkąt nogami, który trzeba było po prostu dopiąć, przesunąć nogę pod zgięcie kolanowe. Niestety hejter trzymał się za piszczel i w ogóle jakby nie próbował tego robić, nawet gdzie narożnik po prostu krzyczał, żeby to robił. Druga jest tutaj balacha z pozycji bocznej, niestety dał przestrzeń i czas do obrotu, jednocześnie dając szansę do wyjścia z techniki kończącej. Jak podał komentator, coś tam w głowie jest, ale jest to bardziej wiedza z YouTube'a. Ale i tak jak na tle zawodników, którzy w większości idą w stójkę, fajnie jest zobaczyć tutaj trochę parteru. Dobra, zapraszam Was teraz do stójki, którą najbardziej lubię omawiać. Jedziemy. Na samym starcie nie będę szarował, jest po prostu słaba. I tak jak zawsze szukam plusów, tak tutaj naprawdę nie mam z czego wybierać. Plusem na pewno jest szybkość hejtera, no i trochę zasięg. Jedyna walka, którą wygrał w stójce, to walka z Rafoniksem, który znowu w tej walce nie pokazał nic. Ale nawet do tego zademonstruję Wam, że hejter na 2 kombinacje, które padły w walce, zrobił 2 bardzo duże błędy. A tak w nawiasie pokażę Wam zaraz, jak przez te błędy dostał knockout. A no i pod koniec Zabielskim dobrze go przycisnął, ale to pokażę Wam później. Okej, oddanie ciosu to ryzykowna sytuacja. Odsłaniamy się, przez co jesteśmy narażeni na kontry od strony przeciwnika i tym podobne. Dlatego ten moment musi być momentem, w którym będziemy mieli kontrolę oraz balans. Do czego dążę? Już Wam pokazuję. Hejter ma nawyk przychylania środka ciężkości na nogę wykroczną. Ten z przodu. Przez co podnosi swoją tylnią nogę i w zasadzie w najniebezpieczniejszym momencie stoi na jednej nodze. Stojąc na jednej nodze, niestety tracimy możliwość do szybkiego uniku, zejść czy przejścia do kolejnego ciosu w kombinacji. Oczywiście zdarza się, że profesjonaliści też kiedyś tam przechylają się w stronę ciosów. Może nawet lekko podnosząc nogę, ale robienie tego na wysokość metra co kombinację to już jest gruby błąd, który bardziej doświadczoną widownię pewnie aż boli w oczy. Ale dobra, pierdolę non stop, miałem Wam pokazać knockout, który właśnie wynika z tego błędu. Macie tutaj piękny przykład, do czego prowadzi takie coś walka Dawid Hejter. Dokładnie ta sama sytuacja i właśnie przez to przegrał walkę. Aha, no i mamy tutaj też akcję z Zabielskim, ale to jedyne ciosy, które dochodziły, a w całej walce hejter nie trafiał zbyt często. Okej, przechodząc do podsumowania. Jestem w stanie przyznać mu gwiazdkę za parter, parę rzutów, które wyszło, oraz za szybkość i agresję, którą potrafi zaskoczyć. I tak się zastanawiałem i pokaleczyłbym go, jeżeli powiedziałbym, że totalnie nie ma techniki w stójce. Czasami kogoś znokautuje, czasami z Zabielskim coś tam powymienia. W walce z Tekwanem pokazał się w naprawdę lepszej formie, ale nie trwało na całego dystansu, bo włożył palca w oko rywalowi, dlatego nie będę tutaj spekulował. Na pewno są gorsi zawodnicy, nic wybitnego, ale coś jest i teoretycznie z walki na walkę jest coraz lepiej. Przyznaję mu 3 gwiazdki. Defensywa.
Okej, przygotujcie się, bo jest co obrazować, ale obrazować to, czego lepiej nie robić. Na przykładzie hejtera. House w gardzie, ręce latają w każdą stronę, raczej w ogóle nie ma tutaj mowy o doświadczeniu. Podruchy są, ale tylko te raczej naturalne, zwierzęce, aby uniknąć uderzenia. Do tego hejter nie ma mocnej szczęki. Temat szerzej omawiam tutaj w analizie Ferrariego. Malczyński posłał go na deski ładną, ale niewybitnie mocną kontrą. Zabiańskim na niektórych ujęciach wyglądał na lekko nieobecnego po tych uderzeniach. Także wnioskuję tutaj, że nie ma on jakiejś wybitnej, wrodzonej odporności na ciosy. Teraz posłuchajcie dobrej rady. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji gdziekolwiek, remiza, napierdalanka ze starym czy oktagon, nieważne. Nie czujecie się w defensywie, uciekajcie od takich sytuacji jak hejter. Wymknęło się wam spod kontroli, nie jesteście w stanie się bronić? Uciekajcie na boki, uciekajcie od presji. Nie róbcie zawór do bicia. Ludzie, którzy znają się na obronie, nie są w stanie czasami tego ogarnąć, dlatego nie dziwne, że hejter robił byle co. Bo znajdując się z boku, może być to śmieszne, ale w jego głowie jest chaos, który przekłada się na zachowanie. Tak to działa. Spójrzcie, macie tutaj przykład boksera, jak Canelo zamknął go po prostu pod linami, no i robił z nim co chciał, nie? Z drugiej strony mamy tutaj Adesanię, którego chyba nie muszę przedstawiać, kim jest w świecie MMA. I on wie, że przygwożdżenie przy takiej siatce jest niestety niebezpieczną sytuacją. Woli bardziej uspokoić sytuację i kontrolować ją właśnie w swoim tempie. Przechodząc do podsumowania. Hejter we wszystkich walkach wypada naprawdę blado. W walce z Taekwanem pokazał się już z nieco lepszej strony. Pojawiły się tam uniki i tak dalej, co może wskazywać na progres. Ale walka ta niestety została szybko przerwana, a w następnej walce został znokautowany. W nadziei progresu daję mu jedną gwiazdkę i mam nadzieję, że zobaczymy je właśnie trochę lepszej wersji, tak jak z Taekwanem. Psychika. To, co jedni mają od początku, a drudzy nabywają ją wraz z biegiem walk. Hejter zalicza się do tego pierwszego grona. Wydaje się, że jest zestawiany non-stop z lepszymi zawodnikami, cięższymi i tak dalej. Często wyśmiewany przez budowę ciała, a jednak nie wybrzydza. Nie szuka wymówek, tylko robi to, co trzeba i trzyma twardą głowę. A na filmach nie wydaje się być przejęty jakkolwiek tymi sytuacjami. Dlatego nie mam jakichś zastrzeżeń do psychiki oprócz jednej rzeczy. Niestety mamy tutaj podobny przypadek do Ferrariego, gdzie alkohol psuje i wpływa na podejście do sprawy. Ale Hassan i lupa sportowcy. Tymczasem hejter właśnie wziął łyka. Gdy poszukiwałem filmów na jego temat, prawie w każdym materiale wspominał o melanżu, wyciąga jakieś trunki, czy pije je na wywiadach. Jest chyba najbardziej skłonną osobą do picia w całym show. Nawet uwzględniając częstą pozycję underdoga, raczej się tym nie przejmuje. Na pewno ma głowy do takich rzeczy i nie jeden słysząc, że będzie miał walkę z lepszym przeciwnikiem, po prostu nie przyjąłby oferty. Odnoszę wrażenie, że jest on trochę lekko z przymusu. Nie obchodzi go za bardzo świat walk, a jeżeli jest, to robi po prostu to, co trzeba. W końcu nie każdy musi trenować latami. Jak sami wiemy, nie o to chodzi we free fightach. Podsumowanie. Oprócz picia nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Czasami wyśmiewany, często stawiany na przegranej pozycji, a non stop idzie do przodu, za co trzeba mu przyznać duży plus. Przyznaję mu 4 gwiazdki. Dzięki za obejrzenie materiału, wpadajcie też na inne analizy, zostawcie suba, lajka, trzymajcie się, cześć.